kochane, dzisiaj w końcu przyszedł czas na test i zrobimy sobie test połączony z pierwszym wrażeniem najnowszych korektorów z Make Up Revolution. Czekałam na nie dość długo, wydaje mi się, że jakieś 2 tygodnie, także nie mogłam się doczekać, aż do mnie przyjdą. Paczka przyszła dzisiaj do mnie rano i zabieramy się za testowanie. Jak słyszycie, dalej mówię przez nos. Dalej mam coś z gardłem, dalej. Chyba dopiero jestem chora, 4. dzień, także jeszcze długa droga przede mną. Ale jeśli ze mną wytrzymacie, słuchając mnie właśnie w takim stanie, to będzie mi bardzo miło. Przechodzimy do rzeczy. Korektory kupiłam na stronie Tam Beauty. Wybrałam sobie odcień C1, C2. Zaraz sobie zobaczymy, jak one się prezentują. Jeden korektor kosztuje 4 funty, więc wydaje mi się, że to bardzo dobra cena jak za korektor drogeryjny. I Make Up Revolution teraz poszalało, bo wypuścili aż 18 odcieni tego właśnie korektora. Ja mam 2 najjaśniejsze. I dobra, no zobaczmy, jeszcze ich nie otwierałam, tylko zdjęłam osłonki. Jak one by chciały sobie wyglądać? Matko, ja mam tu... Ten aplikator jest olbrzymi. Olbrzymi, prawda? Strasznie duży. Przede wszystkim chciałabym sprawdzić, czy korektory nie oksydują, więc tutaj mamy odcień C1. Jezus, no ten aplikator jest olbrzymi. C1 i C2. Widziałam już, że wszędzie te korektory są porównywalne do Tarte Shape Tape, także zobaczymy. Ja sama tego korektora z Tarte nie mam, nie miałam i nie wiem, czy go kupię. Ale no z tego co wiem, to ładnie wygląda pod oczami, ma mega mocne krycie, jest bardzo wydajny. No i zobaczymy. I zobaczymy, co będzie się działo tutaj. I faktycznie widać różnicę w odcieniu. Ten jest jaśniejszy, ten jest odrobinkę ciemniejszy. Oba mają ton taki bardziej żółty. Także od razu przejdziemy do aplikacji, później nałożymy sobie na ręce drugą warstwę, żeby zobaczyć, czy oksydują, czy nie. Bierzemy sobie C1. Jestem naprawdę w szoku, że ten aplikator jest taki olbrzymi. Zobaczymy. Nie powiedziałam, na twarzy mam podkład schudy dzisiaj. Okej, druga strona gąbeczki, bardziej czysta. Na razie wejdę sobie tutaj w kadr z lusterkiem. Nie, no krycie to ma, faktycznie. Jest różnica, prawda? No, fajnie. Zapowiada się bardzo dobrze. Nałóżmy go troszkę na powiekę. Nie jest jakiś mega gęsty. Podejrzewam, że zastygający to on też nie jest. Na pewno jest w formule rzadszy od Collection, tego Lasting Perfection. No, wygląda bardzo ładnie, widzicie, jak rozjaśnił okolice pod okiem? No, jestem pod wrażeniem, muszę przyznać. No naprawdę muszę wam powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. Wydaje mi się, że możemy już sobie dołożyć warstwę obok i zobaczyć, jak prezentuje się kolor. To drapanie w tle jak zwykle to moje koty, no wybaczcie, ale ja z tym nic nie zrobię. Szaleństwo po prostu. Na górze mamy pierwszą warstwę, teraz dołożyłam świeżą obok. Jak widzicie, nie mogę powiedzieć, żeby kolor jakoś znacząco się zmienił. No, Make Up Revolution chyba poszalało teraz. I coś mi się wydaje, że przez najbliższe kilka tygodni o tym korektorze będzie głośno. Przejdziemy sobie teraz do pudru. Nałożymy sobie puder pod oczy gąbeczką. Widzę, że już zdążył się zebrać w załamaniach, także zdecydowanie to nie jest korektor zastygający. Zbierzemy to wszystko i od razu sięgam po puder. Master Fix Maybelline. Na razie tak by to sobie chciało wyglądać.
Zarzutów żadnych nie mam, po przypudrowaniu wszystko wygląda dalej ładnie. Zobaczymy, jak korektor będzie się zachowywał za chwilę. Dokończę makijaż, zrobię sobie taki delikatny dzienny makijaż i zaraz do Was wrócę z podsumowaniem. Dobra kochane, już się umalowałam, dzisiaj kolejny dzień z rzędu, tak lekko, ale powiem Wam szczerze, że po prostu nie mam siły się malować. Zrobię Wam jeszcze porównanie tych dwóch odcieni z Make Up Revolution na pewno do Collection, jaki mam numer, chyba 01 Fair. I zrobimy sobie też do płynnego korektora z Catrice. Mam odcień 005 i 010, żebyście zobaczyły mniej więcej, jak kolory koło siebie wyglądają. I powiem Wam, że takie pierwsze wrażenie to formuła tego z Make Up Revolution bardzo przypomina mi Collection. Jest bardzo komfortowy pod oczami, ma bardzo dobre krycie. Nie jest to jakieś mega pełne krycie, więc jeśli ludzie porównują go do Tarte Shape Tape, gdzie wydaje mi się, że tamten ma naprawdę bardzo mega mocne krycie, to nie, ten takiego nie ma, ale to krycie jest zadowalające, przynajmniej dla takich cieni pod oczami jak ja mam. Ja mam delikatne cienie, a nie wymagam nie wiadomo czego, ale krycie jest zadowalające i naprawdę bardzo ładnie wygląda pod oczami, nawet przypudrowany, nic się tutaj jeszcze nie zebrało. No, muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Make Up Revolution dało tym razem czadu. Ja szczególnie jakoś za Make Up Revolution nie przepadam, mają kilka dobrych produktów, mają też kilka bubli, na jakie natrafiłam. No a korektor za 4 funty, który wygląda tak ładnie na twarzy, to jest na pewno coś godnego polecenia. Ja z czystym sumieniem na pewno mogę Wam go polecić. Jestem ciekawa, czy również dobrze się Wam sprawdzi. W sumie to nawet nie wiem, czy już jest dostępny w Polsce, czy jeszcze nie. Mam nadzieję, że jest. Jeśli na niego traficie, to bierzcie nie zastanawiając się, bo wydaje mi się, że około 20 zł za korektor to nie jest jakaś duża cena. Nie przedłużając kochane, z aktualizacją wracać raczej nie będę, na pewno wspomnę Wam w domowym vlogu, jak korektor zachowywał się przez cały dzień, zresztą pewnie zobaczycie mnie wieczorem w domowym vlogu lub coś takiego. Dzisiaj na pewno już nie będę z aktualizacją wracać, ale pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, jestem bardzo mile zaskoczona i na pewno jak wykończę, sięgnę po następne. Zobaczymy, jak sprawdzi się podczas używania z innymi pudrami, z innymi podkładami. Ale naprawdę jestem bardzo zadowolona. Na dzisiaj to by było tyle, dajcie jeszcze znać, jak Wam podoba się takie tło. Nie wiem, czy za bardzo się w nie nie wtapiam. Ogólnie nie wiem, czy przekonam się do tła. To rozkładanie, prasowanie tego, to chyba nie jest na moje nerwy. Chyba wolę tło po prostu swojego pokoju. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie po prostu. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, buziaki. Pa, pa.